Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu na pełnię w pannie, która to, w skrócie rzecz ujmując, zachęca nas do przeprowadzenia najróżniejszego rodzaju porządków, zarówno w życiu osobistym, w domu być może, w emocjach własnych, ok? Najczęściej prowadzi do usuwania z naszego życia tego, co już nam w jakimś znaczeniu nie jest potrzebne. Wiem, to może zabrzmi brutalnie, ale no, na tym mniej więcej polegają te energię. Natomiast to też z drugiej strony absolutnie nie oznacza, że mają wydarzyć się rzeczy rewolucyjne w Waszym życiu. Możecie podjąć jakieś ważne decyzje, ale nie musicie, bo kwestia porządkowania może skończyć się na wysprzątaniu na przykład własnego mieszkania, prawda? Albo po prostu ustaleniu granic w odchodzeniu od spraw niesatysfakcjonujących. Moi drodzy, i teraz tak, filmy zostały przygotowane przy współpracy z kanałem Spokojnie, to tylko astrologia. To jest wstęp do czytań. Za chwilę usłyszycie pana Tomasza i później ja do was wrócę z przesłaniem tarotowym. I chciałam jeszcze tylko zasygnalizować, że może zdarzyć się tak, że jakby przesłanie astrologiczne nie odnajdzie bezpośredniego związku, nie odnajdzie bezpośredniego przełożenia na karty tarotowe, czy też na przesłanie, czytanie tarotowe, więc wydaje mi się, że w zasadzie tym lepiej, dlatego że część z Was być może będzie mogła czerpać informacje z dwóch odrębnych źródeł. Do dzieła, kochani, także zapraszam serdecznie i przechodzimy do filmu astrologicznego. Drogie wagi, czas najbliższej pełni będzie dla Was momentem szczególnej pracy nad pracą. I tutaj przez pracę rozumiem Waszą codzienność, to jak skonstruowane są Wasze rutyny i zabiegi, które pomagają Wam płynnie przejść z dnia na dzień. Zwróćcie uwagę również na to wszystko, co ma Wam pomóc utrzymać się w dobrej kondycji. Chodzi tutaj o diety, ćwiczenia i inne zabiegi, które pomagają Waszemu zdrowiu. W okolicach tej pełni mogą wypływać na wierzch różnego rodzaju schorzenia przewlekłe i inne bolączki, które mają przede wszystkim podłoże psychosomatyczne. Stąd też miejcie w sobie odwagę, aby sięgać po rozwiązania, oczyszczające rozwiązania rzecz jasna, które mają pomóc Wam wyeliminować czynniki przewlekłego stresu. W tym okresie będzie to szczególnie łatwe i otrzymacie pewien ostry wgląd w to, co jest ukrytą przyczyną Waszych bolączek. Oczywiście życzę Wam samych sukcesów w tym polu. Pozdrawiam. Moje drogie wagi, rzućmy zatem okiem, co dla Was ma pełnię w pannie. Jakie informacje? Siła. Cztery miecze, czyli odpoczynek. No słuchajcie, faktycznie, no powiem szczerze, że tutaj mogą pojawić się, czy konieczność odpoczynku się pojawia, powiem od razu. I to taka, która powoduje, i to może być wdrożone gdzieś tam na przełomie, nie wiem, kolejnych miesięcy. Aktywność, która powoduje, że odpoczywacie w czasie tego, co robicie. Ale też, szczerze mówiąc, karta sądu, jak dla mnie, oznacza, oprócz tego, co było powiedziane w filmie astrologicznym, jak przeprowadzenie jakiejś szczerej konfrontacji z kimś albo z sytuacją. I zaraz spróbuję się dowiedzieć, czego to dotyczy. W Waszej własnej energii. Głupiec. Król monet. No więc tak, trochę nieoczywiste. Doprecyzujcie sobie sami, ja powiem to, co myślę na ten temat. Tutaj w ósemce kielichów odwracamy się. Odwracamy się, bo faktycznie i tu też się odwróciliśmy. Coś wymaga zmiany. Jakaś sytuacja, być może związana z nadmierną pracą, być może związana z nadmiernymi przeciążeniami, z tą codzienną rutyną, wymaga zmian po prostu. Jeśli chodzi o kondycję i o zdrowie, to ja bym tutaj powiedziała, że jakiś pomysł na to,
jak dbać o swoją kondycję, jak dbać o swoje zdrowie, jesteście w stanie no, wymyśleć, wpaść na niego w sytuacji, w której najpierw troszkę sobie odpoczniecie. Dobra? Po prostu. Zregenerujecie się w ogóle. Teraz może, nie wiem, może dla jednej osoby, nikomu nie życzę, ale możecie być tak przepracowani, tak zmęczeni, że trzeba po prostu najpierw chyba wychillować, to jest karta chilloutu, więc i dopiero później mamy ten nowy początek, tak? Zwróćcie na to uwagę, proszę. A z buław jeszcze tutaj jest. Rzeczywiście, niech to będzie nowy początek w zakresie, powiedzmy sobie, tej codziennej rutyny, tego zdrowia, dbania o sylwetkę, nie, o formę, to raczej chciałam powiedzieć, który sprawia Wam przyjemność. A z buław. Ale najpierw, moim zdaniem, reset. Skup się na miłości w ogóle do siebie, moim zdaniem, też przede wszystkim. Zaraz Wam doczytam. Doszukuj się fajnych cech w wielu aspektach w Twoim życiu, u ludzi, którzy Cię otaczają też. Natomiast też tutaj to ma trochę do czynienia z kartą Sprawiedliwość, bo łatwo dostrzega się gdzieś tam cudze wady, a starajmy się myśleć o tych pozytywach w ludziach. Nikt nie jest doskonały, tak? I teraz jeśli chodzi o kwestię miłości, no bo to ta karta się tak trochę odnosi do miłości, może trzeba odejść od rutyny, która wkradła się oprócz życia zawodowego, gdzieś tam do spraw miłosnych dla części z Was. I tutaj karty trochę zachęcają, żeby sobie przypomnieć, jak to było, tak? Co spowodowało, że się w kimś zakochałeś, okej? To tyle, moje drogie wagi. Uważajcie na siebie, odpocznijcie, po prostu odpocznijcie, bo tu mam dużo pracy, duża siła do pracy. Wydaje nam się, że mamy niespożyte możliwości, niespożytą energię, tak? 8, czyli krótko mówiąc, wiecie, jakby no, nieskończone możliwości przy królu monet, czyli jakby no co, każdemu kiedyś baterie się skończą, więc po prostu zadbajcie o siebie. Uważajcie na siebie, pozdrawiam i do usłyszenia.